Adam Tarło ukrył tu 12 beczek złota. Tajemnicę ukrycia skarbu zabrał ze sobą do grobu. W ruinach pałacu pojawia się duch rycerza na czarnym koniu. Powstawały tu projekty ustaw do Konstytucji 3 maja. Replika Pałacu Biskupów w Kielcach. Znajdujemy się przed ruinami zamku w Podzamczu Piekoszowskim. Wprawdzie zamczysko ma 350 lat, nie jest stare, ale związane są z nim liczne legendy. Wcale tych legend nie jest mniej niż w zamkach tak starych jak Chęciny. Najciekawsza legenda mówi o 12 beczkach złota. Jest to w ogóle historia z miłością tragiczną w tle. Zaczyna się w czasie Konfederacji Dzikowskiej, 1734 rok. Cała rodzina Tarłów, bardzo patriotycznie nastawiona, poparła Stanisława Leszczyńskiego. Poparła i zbrojnie, wystawiając liczne oddziały i organizując zbiórkę pieniędzy. Zebrano ponoć 12 beczek złota, które zostały zgromadzone w Podzamczu Piekoszowskim. O miejscu ukrycia skarbu wiedział tylko Adam Tarło i miał tą wiadomość przekazać swojemu wujowi Janowi. Wszystko miało się odbyć w czasie lekcji w Warszawie. No niestety, Tarło wdał się w pojedynek z Kazimierzem Poniatowskim, zresztą bratem króla. Historia mówi, że chodziło o młodą dziewczynę, którym obaj panowie byli zainteresowani. Kazimierz Poniatowski wyzwał Tarłę na pojedynek. Pierwszy pojedynek skończył się zwycięstwem Tarły. I mama, tak też legenda mówi, mama Poniatowskiego kazała mu jeszcze raz wyzwać Tarłę na pojedynek. Ten pojedynek się odbył. Tarło był lepszy w szermierce, natomiast został pchnięty zdradziecko przez sekundanta Poniatowskiego. Poniósł śmierć w Warszawie i praktycznie wiadomość o ukryciu skarbu wziął ze sobą do grobu. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest bardzo urokliwe, piękne krajobrazy. Za mną widać przysiłek miejscowości Brynica, który nosi nazwę Ukraina, a obok jest również przysiłek tej samej miejscowości Zwierzyniec. Wszystkie te przysiłki związane są z rodem Tarłów. W miejscu, które nazywa się teraz Ukraina, przebywał oddział kozaków, to był oddział przyboczny Jana Aleksandra Tarły. Bardzo dzielny, sprowadzony z Ukrainy, gdzie Aleksander Tarło miał swoje posiadłości, między innymi w Skale Podolskiej. A w przysiłku Zwierzyniec znajdował się, jak sama nazwa wskazuje, Zwierzyniec Tarłów. Tam hodowano zwierzęta, konie. Więc tu cała okolica praktycznie, gdybyśmy poszukali, jest związana z zamkiem w Podzamczu Piekoszowskim i z rodem Tarłów. Ród Tarłów był związany z ziemią piekoszowską aż do końca XIX wieku. Z takim ostatnim znanym wielkim przedstawicielem był Florian Tarło, rotmistrz Kawalerii Narodowej, weteran powstań narodowych. Podzamcze Piekoszowskie pozostawało w rękach Tarłów do roku 1842 i do tego czasu pałac był zamieszkany. W połowie XIX stulecia budowla została zniszczona przez pożar, po którym już nigdy nie powróciła do dawnej świetności. Podobno kosztowała ona fundatora aż 30 wsi z jego posiadłości. W roku 1921 właścicielami pałacu zostali Jadwiga i Stanisław Dobrzańscy, bliscy krewni legendarnego Henryka Dobrzańskiego Hubala. Major nigdy jednak nie odwiedził Podzamcza.
Jakieś 500 metrów od ruin zamku znajduje się wzgórze nazwane Salamentem. Jest z tą nazwą związana też ciekawa legenda. Jeden z Tarłów wziął za żonę Annę Czartoryską, która pochodziła ze wspaniałego rodu, jak wszyscy wiemy. I młoda żona zażyczyła sobie przejażdżki saniami w środku lata. Więc Tarło, chcąc nie chcąc, musiał tą prośbę spełnić. Wysypał drogę solą i przewiózł żonę na wysepkę, którą tutaj specjalnie dla niej usypał. Wybudował pałacyk i miejscowa ludność nazwała to miejsce Salamentem, czyli sal, sól, lament, żądania, żeby odbyć przejażdżkę saniami w środku lata. Mało ludzi wie, że w murach Pałacu Piekoszowskiego powstawały pierwsze teksty, które później stały się Konstytucją 3 Maja. To świadczy o tym, że ród Tarłów był ogromnie patriotyczny. A jeszcze jest jedna historia, też mało znana. W okresie potopu szwedzkiego na tych terenach działał generał Wrangel. Szwedzki generał, który rabował pałace, zamki, był bardzo brutalny. Natomiast tak mu się spodobała bryła Pałacu Piekoszowskiego, że w miejscowości Skokloster w Szwecji wybudował zamek o podobnej bryle. Do dzisiaj jest to pięknie zachowany pałac, największe muzeum baroku w Szwecji. Większość eksponatów pochodzi z Polski, z czasów potopu szwedzkiego. Więc jest kopia Pałacu Piekoszowskiego w miejscowości Skokloster w Szwecji. Pałac w Podzamczu Piekoszowskim zbudowany został na podobieństwo Pałacu Biskupów w Kielcach. Jego projektantem i budowniczym był ten sam architekt, który zaprojektował kielecką budowlę. Kamienno-ceglany pałac usytuowano na niewielkim, otoczonym przez mokradła i stawy wzgórzu, dzięki czemu posiadał on cechy militarne. W narożach pałacu stoją cztery sześcioboczne baszty, mające znaczenie jedynie dekoracyjne i symboliczne, podkreślając pozycję społeczną właściciela. W basztach południowych ulokowano pomocnicze klatki schodowe, prowadzące na pierwsze piętro. Na południe od pałacu rozciągał się dziś już nieistniejący okazały park. Pałac, dawniej przykryty łamanym dachem krakowskim, później pokryto tańszym, ale wymagającym częstszych napraw gątem. Obecnie jest niezadaszony. Dziś z dawnej siedziby Tarłów pozostała malownicza ruina wspaniałego niegdyś pałacu. Jego mury skrywają wiele tajemnic.